tego jeszcze w Warszawie nie było. Takiego wydarzenia biegowego najważniejsza stolica Europy Środkowej nie widziała. Jestem strasznie szczęśliwa, bo wreszcie będę mogła w swoim mieście powalczyć o niezwykłe trofeum, trofeum, którego nie mam w swoim zbiorze. Słyszałem, że w Warszawie będzie się działo coś naprawdę dużego. Coś, czego tego miasto jeszcze nie widziało. Najcenniejsze biegowe trofeum Warszawy, takie, którego nikt jeszcze nie ma w swojej kolekcji. Korona Warszawy by Rock'n'Roll to pierwszy miejski, dobrodziejski, nizinny bieg górski, tworzony przez Fundację Rock'n'Roll we współpracy z Fundacją Maraton Warszawski. Korona Warszawy to dystans około 30 km, ale co ważniejsze, to również 6 szczytów na terenie miasta. Te 6 szczytów to łączne przewyższenie ponad 740 metrów, czyli wyzwanie, które może przyprawić o drżenie serca nawet wytrawnych alpinistów albo ich nawet himalaistów. Trenować zacząłem, jak tylko się dowiedziałem. Wieczorem, jak położę dzieci, wychodzę na balkon, żeby przyzwyczajać się do wysokości. Najbardziej obawiam się chyba podejścia pod górkę Szczęśliwicką. Nie wiem jeszcze, od której strony będę atakował szczyt, ale wiem, że jestem dobrze przygotowany. Wierzę, że się uda. Najwyższe góry Warszawy można będzie zdobyć także w wariantach nieco łatwiejszych, niekoniecznie za jednym zamachem. Ten wariant pośredni to jest wariant oblężniczy, czyli zdobycie 6 szczytów i pokonanie całej trasy 30-kilometrowej w podziale na dowolną liczbę etapów. Tutaj sam uczestnik decyduje, jak się do tego zabrać, jaka jest kolejność zdobywania. I jeszcze wariant trzeci, czyli format turystyczny. 6 szczytów bez konieczności pokonywania całej 30-kilometrowej trasy. Na zdobywców czekają Monte Cazura, Kopac Fila, Góra Szczęśliwicka, Kopiec Moczydłowski, Góra Gnojna i Kopiec Powstania Warszawskiego. Trasa zawodów będzie wiodła szlakiem pierwszych zdobywców, którzy w 2015 roku jako pierwsi oznaczyli 6 szczytów stolicy i zdobyli koronę Warszawy. Zrobili to bez zakładania obozów i bez wspomagania tlenem. Ówcześni bohaterowie warszawskich gór będą uważnie przyglądać się przedsięwzięciu, ale już dzisiaj podziwiają biegaczy i kibicują uczestnikom zmagań o koronę Warszawy. Oni robią to wszystko w stylu alpejskim, bez wsparcia z zewnątrz. No. Myślę, że po prostu na piechotę między wszystkimi szczytami? No i to biegiem. W dodatku. Truchtem? Nie wiem. Brzmi jak takie z, po prostu... Z ciupagą na słońce, no. Moim zdaniem to jest trochę spogranicza takiego bicia rekordów Guinnessa. Wiecie. A ja właśnie im będę kibicował. Sportowe wyzwanie niesie za sobą wiele dobra. Każdy uczestnik nie tylko bowiem powalczy o unikalny certyfikat zdobywcy Korony Warszawy, ale także na pomoc dla chorych w przejściu przez raka, gdyż środki zgromadzone na pozyskanie licencji zostaną przekazane na ten właśnie cel. Trzeba zebrać kwotę minimum 100 zł na specjalnej zbiórce, która zostanie założona na rzecz Fundacji Rock'n'Roll. I każdy, kto tę kwotę 100 zł na swojej zbiórce wygeneruje, zgromadzi, zbierając te pieniądze wśród znajomych, oczywiście można też płacić samodzielnie, otrzymuje licencję, która upoważnia go do walki ze szczytami Warszawy. Zbiórki rozpoczynają się już dziś. Można założyć konto, zebrać środki i uzyskać licencję na zdobywanie Korony Warszawy. A same zawody, czyli biegowe zdobywanie gór Korony Warszawy, rozpoczną się 27 marca i potrwają do 11 kwietnia. Fundacje Rock'n'Roll i Maraton Warszawski zapraszają.